Halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Tlesbruna, 62 chyba odcinek. Dzisiaj siejemy sobie Jonathanem. Zresztą zestaw znacie z poprzedniego odcinka, bo sialiśmy trawę nim. A dzisiaj walimy rzepak. No i... Dzisiaj mamy aktualnie 4 czerwca. Jak to nagrywam, czyli jest piątek, piąteczek, piątunia. Tak jak zapowiedziałem na Osinie wczoraj. Znaczy wczoraj, no. No ogólnie tutaj jeszcze czeka ten plac. Po żniwach prawdopodobnie będzie on użytkowany dalej. Bo na żniwa muszę sobie zebrać ładnych parę stogów. Będę trawę musiał zbierać, siano zrobić. A siano nie wiem, czy się uda, ale trawę na pewno będę musiał zebrać. Bo będzie duża hodowla krów tutaj zakładana. Obora mieści 2048 krów. Kunsztal tak zwany, tak my go nazywamy z Michaelem. No bo jest napisane Kunsztal. Kuchunsztal Special 2000 KMWR coś tam. No 2048 sztuk. Tak więc siejemy. W sumie to nie, ten, a nie, słomę mam, dobra, słomę mam, to dlatego tyle rzepaku walimy. Dobra, bo się zastanawiałem, czy ja mam słomę, ale jednak mam tam na, tutaj słomę powinna być. A silos na kiszonkę trzeba będzie ogarnąć, bo w kolejnym sezonie przydałoby się już kiszonki robić do TMR-ca. Oczywiście wielkie silosy trzeba będzie postawić. Albo zrobić taki myk. Jak to zawsze się robiło, żeby nie stawiać silosa. Tylko kupić biogazownię. I na biogazownię walić kiszonkę, niech tam się kisi. I potem przyczepami przywozić sobie, nie? Do TMR-u. Będę stawiał ten mikser. Nie wiem, czy mam go w modach, tutaj zaznaczony. A mam, ten mikser będę stawiał. No, także... Nie wiem, czy nie będę na biogazownię sobie woził kiszonki. I chyba tak będę robił. I w sarką potem będę sobie przywoził. No, wczoraj 5 godzin farminga prawie grałem. Miałem 270 minut sesji bieżąco. No, także ładnie, ładnie. Osinę sobie ogarniałem, ale po tym odcinku jeszcze będę sobie dalej osinę ogarniał. Będę sobie tam nawoził te pola, żeby... jak w najbliższym czasie nagrać się znowu. Ten 102 odcinek. Sobie go nagrać jak najszybciej. Może uda mi się w sobotę go nagrać. Kiedy by było pięknie. A co dalej ze zmianem? Nie wiem, powoli się trzeba rozwijać. Będzie myśleć, co tu dalej. Na razie siejemy, mam 62 odcinek. Coraz bliżej nowego farminga, także trzeba tego Facebooka przyspieszyć. A jak już będzie kunsztal, to już będzie mleko się robiło. A jak będzie się mleko robiło, a już będę miał dużo kasy. To już wtedy będę bogaty. Teraz mam te dwa panele na górze, to też jest strzał w dziesiątkę te panele. Właśnie podoba mi się to w tych siewnikach, że one... Podoba mi się to w tym modzie, znaczy no podoba mi się. Z jednej strony, no fajne to jest. Gleba, że mogę sobie tutaj dorzucić jedną dawką nawozu w siewniku praktycznie. No, na wymaganą dawkę, tak. Automatycznie mam na maksa. I nie trzeba tyle razy jeździć z nawozem, to też jest plus, że ja zasieję. Od razu mam nawiezione na maksa. I tylko mogę sobie czas kręcić, tak? Znaczy mogę, no tylko czas trzeba kręcić.
Kury jeszcze zostawimy, bo kury tam. Tam co roku tam jakieś 12 tysięcy dają. A tam drobne. Tam praktycznie drobne są, no ale. Jakby nie było te 12 tysięcy, no to jest na jakieś 3, tam 4 dni kredytu, nie? Jakby też nie było. Można też to w taki sposób przeliczyć. Kurde, Żyda zostawiłem, ale dobra. Lecimy dalej. I co dalej w odcinku? Jak to zasiejemy? To w sumie nie myślałem nad tym. Autentycznie teraz mówię, nie myślałem nad tym, co będzie dalej w odcinku. Sprzedać nic nie możemy, bo nie ma co sprzedawać. Więc chyba nie wiem, co zrobić w kolejnym odcinku. Znaczy w kolejnym odcinku, w dalszej części odcinka. Tam miała być na 11 soja zasiana. Właśnie nie wiem, co z tą 11 zrobić. Zastanawiam się, co z tą 11 zrobić. Ciężka sprawa. Myślę i nie mogę wymyśleć. Chyba, że jakiś kontrakcik będzie. Nawożenie. 8 tysięcy. Ale nie trzeba nawet wreszcie baczył. Bym ja to od razu skipnął. I by było też fajne. Zobaczymy, zobaczymy. Bo nie wiem szczerze, co zrobić w tym odcinku. Dalej. Teoretycznie kontraktów nie muszę robić, bo stać mi na to, co potrzebuję. No i po tym kunsztalu będzie trzeba na wiosnę kupić drugi siewnik, bo tym jednym siewnikiem to trochę ciężko. Nie, no kolejny odcinek, czyli 63 chyba, najprawdopodobniej. Będziemy się bawić kosiarkami. Będziemy robić tam. Ten będziemy robić. No. Trawę będziemy zbierać. Traweczkę trawu nie będziemy zbierać, no bo myślę, że to będzie ten czas. Że już będę miał. Kosiarki. To właśnie nie wiem, jaką kosiarkę. Czy samojezdną kupię od razu? Ale myślę, że chyba od razu się samojezdną kupi kosiareczkę. I ona będzie miała funkcję zgrabiania od razu. Prasę mam. Prasę mam, także od razu będzie prasowana. Zebrać czy mam? 350 tysięcy na kosiarkę. Chyba 350. No 380. To pomyliłem się o 30 tysięcy. No to jest do zrobienia, bo mam 200 ton pszenicy. No za pszenicę może 200 tysięcy nie dostałem, ale ze 150 tysięcy powinienem dostać za pszenicę. Czyli to bym miał 200, czyli te 180 przez zimę. Przez zimę 180 tysięcy to wioska powinna się ukręcić z paneli. Co godzinę 1000 dostaje, także powinno się ukręcić na spokojnie. Jeszcze po drodze jajca będą. No, do jajca to tam dużo nie da.
Za jajca tam może 15 tysięcy. No ale no, 10 minut odcinka jest. No, czyli to za siebie to będzie 15 minut. To myślę, że taki odcinek z siewów, jeden krótki, szybki wystarczy. A ja będę chciał tutaj skipować czas do zimy. Żebym mógł sobie już kolejne odcinki nagrywać dzisiaj. Może nawet dzisiaj nagram kolejny odcinek z Felsa Bruna. Nie wiem, pomyślę. O! Ale bym się zrąbał na dół. Koło było już na granicy. Tak więc no. Aligansko. Nie no, elegancko idzie. Nie ma to tamto. 25 na godzinę. No bo to też elegancko spier dziela. Tak więc no, nic tylko pogratulować. Ale no. Robota idzie. Ale mam, że fajnie się na tym Volkswagenie rozwijam. Szybko. Pomimo tego trudnego trybu. Tak bym ktoś tak 30 odcinków temu powiedział, że ja za 30 odcinków będę miał takie maszyny, to bym mu nie uwierzył. Ale dużo mi dała ta dziesiątka też. Ta dziesiątka mi dużo dała, że ja zainwestowałem w nią. Ta dziesiątka mi dużo dała, że ja w nią zainwestowałem. Tam była soja na początku, zebrałem ją. I wtedy chyba jakoś tak chwilę później postawiłem panele słoneczne. Miała być turbina wiatrowa, ale jednak nie było mnie stać i postawiłem wtedy panele słoneczne. No i co, ten panele słoneczne to był strzał w dziesiątkę, bo 26 tysięcy dziennie dostaję. To jakby nie było, no to jest no praktycznie za nic, nie? Codziennie 26 tysięcy. To codziennie jestem na plusie tam. 20 chyba tysięcy na plusie jestem codziennie. No 22 800. A to tam 4000 odsetek chyba bierze jakoś. No także z paneli może nawet kredyt spłacić, jak tak się poczeka rok. No tak, dobry rok. I z paneli się sam kredyt spłaca. To też jest bardzo dobre. Panele głównie były po to, żeby kredyt mi nie zjadł. Znaczy panele były głównie po to, żeby zarabiały, tak? Kupione. Ale były one z myślą kupione, aby kredyt spłacać. Bo ten kredyt zawsze mnie zżerał. W pierwszych sezonach. Bo ten kredyt jak wziąłem, to tak mnie zżerał, że ja codziennie 2000 czy tam 4000, 2000 na minusie byłem. Codziennie. A dni, wtedy miałem akurat 3. No to 12, no to 24 tysiące rocznie byłem na minusie. Czy teraz 24 tysiące jestem dziennie na plusie? No to jest różnica. Ale nie ma co gadać, no bo trochę sprzętu, trochę się sprzętu pozmienia od pierwszego odcinka. Steyer stoi jeszcze. On tam będzie dożywotny stał sobie. Dostanie przyczepę Joskina i będzie ten. Będzie woził. Czy ja nie mam skinki, ja skinkę sprzedałem chyba. A dobra. Czy nie pamiętam, jak tym kurzalu jest, czy oni wszystko żrą, te krowy? Ale chyba wszystko żrą.
Tak więc trzeba będzie dawać tego, ten. Dobra, to się jakoś się da. No i tutaj na wiosnę wielkie pole kukurydzy będzie. Na kiszonkę. Bo to jest chyba moje największe pole w tym momencie. I myślę, że to na kiszonkę będzie najlepsze. Trzeba będzie pomyśleć coś na 13 i do 11 dokleić, żeby tu już te bikwiedla tutaj tworzyć. Tutaj tworzyć bikwiedla? To te dwa pola też trzeba dokupić jak najszybciej. I to jest 500 000 znowu. No ale myślę, że krowy mi to odpłacą. Może dużo wyrąbię w te krowy na początku. Kupimy sobie tam 10 sztuk na start. Będziemy je rozmnażać. My z Majkrem po jednym sezonie mieliśmy 20 krów chyba na początku. No to jak ten rok minął, to my mieliśmy już... Nie, my mieliśmy chyba 20 krów na start, jakoś tak było. Że mieliśmy 20 krów na start, a na drugi sezon, czyli jak już był ten, to mieliśmy 45, nie? Czyli 20 krów tam... Znaczy tam po dwóch sezonach 25 krów więcej mieliśmy już. No a ja będę się rozwijał, mleko będzie rosło i ten. I myślę, że damy radę tutaj skończyć jego Facebooka na jakoś w miarę rozsądnym czasie. A tylko, że teraz jest coraz więcej roboty się zbliża tutaj, na tym serwie. Więc to też tak nie jest do końca. A jak już będą siane kosty, to już też będą ciekawsze odcinki. Jeszcze będzie więcej działo. Bo na osi nie w ogóle odszedłem z tematu siane kosów. Tamto już mocarnie odeszłem, no było po co. Jak tam zostały chyba 3 odcinki. No i osina dobiega końca. Więc do końca czerwca będziecie mieli osiny wrzuconą, czyli 2 lata będziecie mieli osiny. No i potem będzie 22, no to będzie na pewno łupane farminga bardzo mocno. Nowa seria będzie na start. Czy z Michaelem, czy nie z Michaelem, nie wiem. Michael mówił, że będzie łupał też. W CW2, niby. Ale co tam wie to. Różnie bywa. Myślę, co z tą 11 zrobić. Jest ubór wszędzie. Nie wiem, czy ja tego nie poczekam sobie. I już sobie nie zasieję w tym sezonie kukurydzy. Ja sobie tu chyba kukurydzę zasieję, wiecie? To będzie lepszy pomysł kukurydzę zasiać. I wtedy to na kiszonkę ściachać. Niż będę miał jakiś tam mały zapas na tych moich krów. Będzie chyba lepszy pomysł, żeby kupić. A bo ja mam taką dużą przyczepę. I taką dwie. Dobra, mam takie dwie. No czyli to będzie lepszy pomysł. Zasiać tutaj kiszonkę. Kukurydzę na kiszonkę. Już będą ciekawsze odcinki. Na jesień. Tam późno lato. Nie wiem, jak to tam wychodzi kiszonkę. Będzie ciekawie, bo będzie trzeba włożyć tą kiszonkę. I no. Trzeba będzie jakoś zarobić te 560 tysięcy na ten bega za mnie. Zawsze mogę wziąć kredyt i potem spłacać. I potem, żeby odsetki mi brały codziennie 5 tysięcy, ale... To nawet jakby brało 5 tysięcy dziennie, to i tak będę na plusie, nie? No i dobra, mamy 20 minut odcinka. Czyli, no, plan jest taki, aby zrobić zygzaki, nie? Plan jest taki, że tutaj będzie kukurydza zasiana. Zasieję sobie na wiosnę tam kukurydzę tu. To na tych 2 hektarach, czy ile tutaj jest, nawet nie. Ale około 2 hektarków będzie. A tak więc tam u gór to kiszonka będzie dobra. No i tutaj jest moja trawa zasiana już.
No i dobra. I dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, podajcie mi kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!